Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dużo osób pyta mnie o kontroler, który wybrać i te pytania powtarzają się przez cały czas. Ja już nagrałem jeden film na ten temat, ale postaram się w tym filmie powiedzieć trochę więcej. Wiele osób staje przed wyborem zestawu, na przykład kupując Mini 3 Pro, zastanawia się, czy wybrać aparaturę podstawową DJI RCN1, czy jednak aparaturę z wyświetlaczem. Ten wybór nie jest taki ewidentny, bo dużo zależy od Ciebie, od tego, co chcesz zrobić z tym dronem. Czy tylko fotografię, czy filmowanie, jak często latasz, jaki masz budżet, więc dużo rzeczy jest indywidualnych i nie zależy ode mnie, ale de facto od Ciebie. Ja mam dwie aparatury N1 i mam jedną aparaturę w tej chwili DJI RC. Mam też DJI FPV V2, więc w sumie mam cztery kontrolery obecnie od DJI. Czasami obsługuję też aparaturę Pro, czyli DJI RC Pro, ale jest to rzadkość, nie jest mi potrzebna i niezbędna na co dzień. Zaczynajmy zatem. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zapraszam Cię bardzo serdecznie do skorzystania z mojego bezpłatnego treningu online, który znajdziesz w opisie pod filmem i w komentarzu. Tam w kilku krokach ułatwiam wybór drona, pomagam Ci też ukształtować swoją wizję, co zrobić, żeby ten dron zarabiał na siebie i żebyś nie odłożył czy odłożyła tego drona po 3 miesiącach na półkę. Jak mieć motywację? Zapraszam Cię bardzo serdecznie, materiał jest bezpłatny, znajdziesz go w linku w opisie pod tym filmem. Dobrze, teraz rozmawiając na temat kontrolerów, musimy sobie powiedzieć parę spraw. W zależności od tego, jakie masz urządzenie mobilne, bo szereg użytkowników ma bardzo duże kłopoty z Androidem i z urządzeniami starszej generacji, tymi tańszymi, bardzo dużo pojawia się takich komentarzy związanych z tym, czy dany Android, czy dane urządzenie będzie mi pracowało z kontrolerem i z aplikacją DJI Fly. Tutaj tego kłopotu nie ma, bo wiadomo, że urządzenie jest dedykowane i faktycznie, jeżeli chodzi o ten kontroler, możemy jak najbardziej wykorzystać go na bieżąco, aktualizować i wszystko powinno nam plus minus grać. Oczywiście ma swoje wady, o których powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o kontroler podstawowy, fajne jest to, że możesz przypiąć do niego dobrej klasy urządzenie mobilne. To może być na przykład iPad mini 5 czy 6 generacji, fantastyczny sprzęt, czy może iPhone nowszy, 13, 14 Pro nawet. I wtedy mamy nawet jaśniejszy wyświetlacz niż w tym przypadku, bo tutaj mamy 700 nitów, tutaj możemy mieć nawet 2000 nitów, więc wiadomo, że od urządzenia mobilnego dużo zależy, aczkolwiek trzeba pamiętać o paru sprawach, a mianowicie za każdym razem trzeba będzie wykluczyć telefon na przykład z użytku. Druga rzecz, że trzeba będzie dopinać i jeszcze trzeba zastanowić się, czy nam wejdzie urządzenie w to mocowanie. Jeżeli nie wejdzie, no to wiadomo, że powinniśmy wydrukować czy zaopatrzyć się w adapter. Ja stosuję ten kontroler z iPadem mini i spisuje mi się bardzo dobrze. Używam go głównie do nagrywania tutoriali, materiałów szkoleniowych, takich jak warsztaty i to faktycznie bardzo dobrze gra, dlatego że przede wszystkim mam wysoką jakość nagrań ekranu, bo mam 1080, czyli Full HD, jeżeli chodzi o nagranie ekranu. I drugą rzecz ważną, mam do dyspozycji mikrofon. Świetna sprawa i faktycznie to daje radę. Natomiast jeżeli potrzebuję zrobić szybką sesję, to zdecydowanie nie nagrywam żadnego tutorialu wtedy, nie nagrywam żadnego materiału szkoleniowego bez narracji swojej, to w tym momencie stosuję DJI RC. I on spisuje się naprawdę świetnie. To, co w nim jest fajne, jeżeli chodzi o budowę, wiadomo, on jest trochę trąci plastikiem i jest lekki, dużo lżejszy od kontrolera DJI RC Pro, a więc on wydaje się być w rękach taki półpusty, bo waży około 390 gramów mniej więcej waży ten kontroler, więc on nie jest ciężki i nie dopinamy już do niego urządzenia mobilnego, więc to jest ostateczna masa, poniżej 400 gramów. To, co w nim jest fajne, to, że mamy osobne klawisze tutaj, jeżeli chodzi o migawkę i przycisk nagrywania, więc one są rozdzielone, nie musimy ich zmieniać i w każdej chwili możemy faktycznie skorzystać z jednego lub z drugiego, w zależności od tego, czy nagrywamy, czy też tylko wykonujemy zdjęcia. Fajną sprawą jest natomiast na pewno ostrzenie, bo jeżeli mamy autofokus włączony, to przy wciśnięciu do połowy przycisku migawki ostrzy nam na środek kadru. Bardzo fajna sprawa i praktyczna i słychać też jak ostrzy, więc to jest ok. Mamy tutaj też dwa pokrętła, czyli w odróżnieniu do DJI RCN1 możemy na przykład ruszać gimbalem i dodatkowo używać zoom, czyli na przykład podniesienie kamery i od razu przy
przybliżenie. Bardzo fajne rzeczy można stosować. Albo przybliżenie się i z oddaleniem zoom dolly czy efekt vertigo można wykorzystać czy stworzyć bez postprodukcji bezpośrednio. Super sprawa, więc to, że mamy oddzielne klawisze, tutaj te górne plus oddzielne pokrętła, bardzo nam ułatwia sprawę. Dodatkowo mamy dwa klawisze programowalne, C1 i C2, czyli możemy sobie dwie funkcje w tym momencie przyporządkować do każdego z tych klawiszy. I ten kontroler, jeżeli chodzi o zasięg, to jest najlepsza technologia, jaka w tej chwili istnieje. Oczywiście mamy tutaj zastrzeżenia, jeżeli chodzi o brak anten. Faktycznie tych anten nie ma zabudowanych na zewnątrz. Różne przejściówki się pojawiają i mody. Natomiast ja nie polecam takich rzeczy, dlatego że tutaj mamy OQ-Sync O3 i to jest świetna jakość transmisji. Mamy podgląd w 1080, czyli w Full HD, jak widzimy. Oczywiście w niektórych dronach, na przykład Mini 3, jest tylko 720, ale zwykle podgląd jest w rozdzielczości 1080, bardzo wysokiej jakości. Jeżeli chodzi o wady tego kontrolera, to na pewno brak wbudowanego mikrofonu, to mi bardzo przeszkadza. Niska rozdzielczość, jeżeli chodzi o nagrywany materiał, czyli zrzuty ekranu i nagranie ekranu, to jest tylko 720, czyli nawet nie Full HD, ale HD, więc to jest na pewno jego wada. No i trzecia rzecz to jest, przynajmniej w moim odczuciu, praca procesora nierówna. Jeżeli potrzebujemy więcej pogrzebać w menu, przestawić sobie system, to mamy tutaj do czynienia z lagowaniem. Mamy takie opóźnienia, które nie podążają za naszą intuicją, co w nowoczesnych, obsługując na co dzień dobry telefon czy tablet, to jest niedopuszczalne, a tutaj takie rzeczy się zdarzają, że czasami albo musisz przycisnąć coś dwa razy, na przykład jakąś ikonę, albo przeskrolować dwa razy, albo dopiero z opóźnieniem działa ta aparatura. Nie zdarza się to zawsze, ale w moim przypadku jest to dosyć mocno irytujące, więc staram się raz sobie zrobić takie ustawienie docelowe i raczej nie grzebać za dużo, jeżeli chodzi o menu. Tylko steruję, nagrywam czy robię zdjęcia, to wszystko i ograniczam się do takich podstawowych funkcji. Natomiast ta aparatura ma też funkcje dodatkowe, które są naprawdę świetne i o nich powiem za chwilę w tej drugiej części. To, co jest świetne w tym kontrolerze, to na pewno fakt, że możemy go podładować podczas użytkowania. Tutaj z tej strony, z prawej strony, jak patrzymy od góry, on ma gniazdo USB-C dedykowane tylko i wyłącznie do ładowania. Natomiast to, co jest też w nim kapitalne, to może służyć awaryjnie jako źródło energii. Co prawda daje nam niską moc ładowania, bo tylko 5 W, ale mimo wszystko, jeżeli mamy taką sytuację, że potrzebujemy na przykład naładować telefon i wysłać ważną wiadomość, czy wykonać ważny ważne połączenie, to faktycznie jesteśmy w stanie poczekać trochę cierpliwie i z tego gniazda poprzez USB-C podładować sobie niezbędne urządzenie. Super sprawa, mamy powerbank, co prawda niskiej mocy, ale na życzenie, jest to świetna rzecz. Bardzo fajną funkcją, jeżeli chcemy zaoszczędzić trochę energii, na przykład dron nam leży, my jeszcze przygotowujemy się do sesji, to jest wyciszenie czy deaktywacja wyświetlacza. Poprzez jedno krótkie wciśnięcie klawisza power deaktywujemy, gasimy tak, ekran. I poprzez ponowne możemy aktywować. Super to wygląda. Jeżeli chodzi o szybkie menu, jedno przesunięcie w dół to jest tylko pasek statusu, ten górny. On nam pokazuje podłączone urządzenia, ilość satelitów, godzinę, taki podstawowy status i też poziom naładowania akumulatora. Natomiast jeżeli przeciągniemy podwójnie, rozwija nam się szybkie menu, quick menu, gdzie mamy dostęp na przykład do takich funkcji jak Bluetooth, tryb samolotowy, czy mamy Wi-Fi, możemy z tego poziomu też nagrać ekran, zrobić zrzut ekranu na kartę SD, tylko trzeba mieć wtedy kartę w napędzie, to jest ważne, w tym slocie. No i też możemy oczywiście ekran tutaj przyciemnić, jeżeli nam przeszkadza na przykład przy nagrywaniu wideo, można go przyciemnić, można go rozjaśnić na maksa, w zależności w jakich warunkach korzystamy. Jeżeli w nocy, nie musimy mieć bardzo jasnego, jeżeli w ciągu dnia, możemy go mocno rozjaśnić. I też komunikaty, to co jest świetne, że możemy przyciszyć sobie komunikaty, żeby nam nie przeszkadzały, a możemy je całkiem wyciszyć, albo poprzez ten slider, ten potencjometr tutaj, lub ten pasek poziomu, lub też poprzez mute,
dedykowaną ikonę po prawej stronie. Tutaj mamy mute i pokazuje nam się dokładnie to samo, więc to jest świetna sprawa pod tym względem. Jeżeli chodzi o menu bardziej zaawansowane, mamy tutaj też takie kółeczko ustawień i tutaj mamy dostęp do opcji, między innymi do pamięci. Możemy wiele rzeczy sobie tutaj skonfigurować, ale to, co jest naprawdę super, słuchajcie, to jest możliwość podłączenia dysku zewnętrznego. Ja mam akurat dysk na USB-A, ale mam też przejściówkę i to jest przejściówka z DJI FPV, z gogli i z tego setupu, czy z Awaty. I dzięki temu możemy wpiąć w ten slot host, czyli ten, który jest pod klapką, i z tego poziomu możemy faktycznie już nawet przeglądać filmy, możemy też skopiować materiał z karty pamięci na ten dysk. Można wiele rzeczy zrobić naprawdę dobrych, na przykład odtworzyć sobie audio i to wszystko działa dość dobrze. Można nawet filmy stąd oglądać na tej aparaturze, więc super rzecz i faktycznie ta aparatura daje radę pod tym względem. To, o czym nie powiedziałem jeszcze, ta aparatura ma tutaj gwinty wewnętrzne, można podpiąć sobie uchwyty, dokupić i podpiąć uchwyty pod smycz. Bardzo wygodna sprawa, dwie proste kształtki plus smycz, można nosić go, nie ma tego w komplecie, ale można sobie to spokojnie na przykład na AliExpressie dokupić i to działa dość dobrze. Oczywiście były pytania na temat tego, czy do takiej aparatury można tablet podpiąć? Nie. Można natomiast nagrywać też dźwięk poprzez zewnętrzny mikrofon, ale nie wszystkie mikrofony działają dobrze. Niektóre nie działają wcale, niektóre działają średnio, więc dobrze jest wyczuć, który mikrofon działa i sobie wygooglować, sprawdzić bieżące informacje, bo nie wszystkie te mikrofony działają dobrze zewnętrzne, żeby na przykład nagrywać podgląd ekranu, widok ekranu, który mamy na bieżąco, plus do tego swoją narrację. Pod tym względem lepiej sprawdza mi się iPad, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, drążki tutaj naprawdę są wysokiej jakości, dużo lepsze niż w DJI RCN1. Możemy precyzyjnie sterować. W dwa palce chwytając drążki, opierając sobie aparaturę na przykład na kolanie, albo na jakimś murku, czy biurku, czy jakimś innym miejscu, możesz naprawdę bardzo precyzyjnie sterować, jeszcze przy odpowiednim ustawieniu w aplikacji. Fantastyczna sprawa i można uzyskać naprawdę genialne rezultaty i fantastyczne takie ujęcia, delikatne, precyzyjne, na milimetry możesz latać dzięki temu. Klawisze podstawowe, które on tutaj ma, no to wiadomo, włączenie, klawisz trybów, klasyka plus przerywanie i RTH. Przerywanie jest ważne, bo każdy proces, który wykonujesz, nawet lecisz i coś dzieje się bez twojej kontroli, czy to są jakieś quickshoty, czy inteligentne tryby typu Active Track albo POI, możesz przerwać właśnie z tej pozycji poprzez klawisz pauzy i RTH. Więc one są tutaj razem. I to jest mniej więcej to, co chciałem powiedzieć. Czy ja jestem z niego zadowolony? Tak, to jest bardzo fajna aparatura. Jej nie potrzeba jej dużo do tego, żeby była niemal perfekcyjna, ale na pewno jest to jedna z ciekawszych aparatur, jeżeli chodzi o DJI. Na pewno DJI RC Pro jest dużo droższy i dużo lepszy, ale to już jest zupełnie inna klasa urządzenia. To można powiedzieć, że to jest półamatorski sprzęt, który daje radę. Jeżeli mamy cierpliwość i przy ustawieniach i konfiguracji i grzebaniu tutaj właśnie wewnątrz menu nie przeszkadza nam to, że będą takie delikatne lagi i on nie do końca będzie podążał za naszą intuicją, to ten kontroler jest świetny. To, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o gabaryty, on jest trochę większy od DJI RC. Masy są bardzo zbliżone, bo to jest mniej więcej 8 gramów różnicy, tak? 382 a 390 gramów, tylko że tutaj wiadomo, jeszcze trzeba dodać masę urządzenia mobilnego, natomiast tutaj już mamy wszystko na gotowo. Przydałoby się jeszcze jakieś rozwiązanie, które chroni nam ekran, jakieś lepsze etui, więc na pewno na AliExpressie warto sobie dokupić osprzęt, jeżeli używamy takiego radia, bo łatwo zniszczyć też wyświetlacz. Tak poza tym jest naprawdę w porządku, zarówno zimą używałem, jak i w okresach gorących. Dobrze widać na tym wyświetlaczu. Jeżeli ci przeszkadza, nawet jak jesteś w pełnym słońcu, dość dobrze widać, jeżeli ci przeszkadza, to można się parę metrów przesunąć do cienia, ale jeżeli masz taką sytuację, że musisz operować w pełnym słońcu, bo jesteś na przykład, nie wiem, na kajaku, to zawsze też dasz radę to zrobić i na pewno będzie ci łatwiej niż z telefonu. Te tańsze telefony naprawdę słabo działają z aplikacją i podczas latania.
bo wiadomo, że telefony mają też taką tendencję, że się wygaszają po pewnym czasie, na przykład pod wpływem temperatury, lub też jak jest zbyt zimno, to faktycznie z telefonem jest też różnie bywa, wielokrotnie iPhone mi wysiadł, więc myślę, że taka aparatura może być dobrym pomysłem. Kiedy bym zastosował to? Wtedy jak potrzebuję lepszy obraz w nagraniu ekranu, czyli lepszą jakość nagrania ekranu, 1080 to jest na pewno. Kiedy mi mniej zależy, on jest taki bardziej roboczy, można go na przykład do roweru dopiąć, do takich zadań, wiadomo, że jest dużo tańszy, więc do bardziej ryzykownych zadań. Jak masz świadomość, że nie wiem, zmoknie, może zmoknąć gdzieś tobie, albo będzie w plecaku, który będziesz przekładał wielokrotnie na wycieczce górskiej, no to wiadomo, że ten sprzęt jest dużo tańszy i też odporniejszy, jest taki bardziej toporny. To jest jednak delikatne urządzenie, o które trzeba bardziej dbać, więc wiadomo. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe, na Elixie bardzo dużo zalega. Ja się zastanawiałem, jaką opcję wybrać, jak kupowałem DJI Mini 3 bez Pro i zastanawiałem się, czy wybrać ten, czy ten, bo nie było samych jeszcze dronów. I wybrałem zestaw z tym i momentalnie sprzedałem, słuchajcie, w ciągu 2 dni na Elixie tą aparaturę, więc jeżeli nie będziesz zadowolony czy zadowolona, zawsze możesz ją sprzedać. Ja ją sprzedałem za 1199 i to była dla mnie dobra cena, wystarczająca. Natomiast te aparatury mniej więcej chodzą po 300 i też zalegają bardzo długo, bo jest ich wielka podaż. Tutaj miałem propozycji zakupu w pierwszych dniach od sprytnych Portorykańczyków chyba ze 100, typu 1000 i biorę dzisiaj. Dobra, to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Tak myślę, jeżeli macie jakieś pytania, to prośba o komentarz. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zachęcam Cię bardzo serdecznie do skorzystania z mojego darmowego opracowania. Jak zacząć przygodę z dronem? Tam dowiesz się w 5 krokach, jak wybrać, jak nie popełnić błędów, jak nie stracić kasy na zakup niepotrzebnego sprzętu, którego i tak nie wykorzystasz, jak nie kupić za słabego sprzętu i nie wymieniać na przykład po 3 miesiącach, bo jest zbyt słaby dla Ciebie. W zależności od Twojego potencjału powinniśmy wybierać. Jak zrobić, żeby mieć motywację, żeby trochę zarabiać na dronie, albo nawet więcej, i też jak to zrobić, żeby nie czekał po 3 miesiącach na nowego właściciela w szufladzie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, mam też kompleksowy warsztat dotyczący użytkowania Mini 3 Pro. Tam krok po kroku, od pudełka, aż po projekty kreatywne, po funkcjonalność, obsługę, tryby, omówienie wszystkich ustawień. Pokazuję Ci, jak zrobić fantastyczne prace, jak osiągnąć genialne rezultaty z Mini 3 Pro. Zapraszam Cię też do skorzystania koniecznie z tego warsztatu. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!